Siemaneczko, z tej strony Perka Kozerka. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Scary Teacher. Co będziemy musieli tu zrobić? Where is my Halloween dress? What do you mean it'll take two days? I need my dress now! Jak szybko jej dostarczyli? A po co jej sukienka na Halloween, jak ona już w zupełności tak naprawdę sama z siebie straszy? Dobra, co musimy w tej misji zrobić? Musimy znaleźć ul i musimy uważać na ich żądła, w sensie na żądła pszczół. Dobra, zobaczmy, bo ona dostała jakąś przesyłkę, więc zamówiła pewnie z jakiejś strony internetowej sobie jakiś ciuszek, przysła jej kurier. W ogóle jak szybko jej kurier przyjechał. O, jest babcia, ale zostawimy jej pułapkę. Chodź tu na dół! Chodź na dół! Ty, patrz, nie widzi mnie. Dopiero teraz. Nie wyszło? Nie! Nie! Dobra, nie damy się teraz złapać. Idziemy sprawdzić, co to ona za paczuszkę dostała. Dostała podobno sukienkę. Ale nie damy się teraz złapać. O, o, o! No i weszła w pułapkę. Użyj czegoś, żeby to przeciąć i otworzyć. Czyli po nożyczki idziemy. Nożyczki. Chodź tu, babcia. A nożyczki prawdopodobnie mogą być na górze, tak myślę. Albo, o, w szopie będą nożyczki. W szopie na pewno. W szopie jest moja, ta... Gazolin jest, benzyna. O, i są nożyczki, dobra. Idziemy. Ale musimy jeszcze znaleźć ul, więc... ul wydaje mi się, że może być gdzieś na dworzu. Tutaj nie. Więc ul no raczej gdzieś trzeba tutaj szukać na dworzu. Może gdzieś tutaj przy domu? Nie. Zobaczymy tu. A, czyli już rozcięliśmy jej paczkę, teraz musimy znaleźć ten ul. Weźmy klucze może jeszcze. Zaraz się okaże, że coś zamknięte będzie, coś będzie otwarte, ale... O, wszystkie trzy klucze przydadzą się na pewno. O, to jakaś roślinka widzę zakwitła i... Super. O, mam ul. Patrzcie, jest ul. Dobra, to idziemy po jakąś drabinę, po drabinę, po drabinę. Drabino! O, patrzcie, jest tu! O nie! Szybko uciekamy, uciekamy! Ja jej nie widziałam! No i gdzie biegniesz? Gdzie ona pobiegła? No i co, w miejscu się zacięła? Babciu, bo cię poleję jak benzyną zaraz. Nie zacinaj się! Nie zacinaj się, ty! Dobra, poczekamy, aż trochę odejdzie i jedziemy dalej. Czyli ul już znaleziona. Teraz lecimy po drabinę, zdejmiemy ul, wsadzimy ul. No. Idź sobie! No akurat musi iść... No i się zacięła znowu, no co za babcia! Nie, to nie, zrobimy tak. A! Spadłam, spadłam, nie! Nie lubię takiej presji. Dobra, uciekliśmy jej. Uff. Jezu, jak się wystraszyłam. O, patrzcie, tu jest jeszcze. Dobra, no to olejmy tamten i weźmy ten. Nie, to nie. O, tak się puszczało. Au, au. Przecież było jak byk napisane. Pszczółki mają żądło. Mogą cię użądlić. Co Weronika zrobiła? Gołymi łapami podnosi ul. Tak jak w misji z pająkiem, musimy znaleźć pewnie jakieś rękawice ochronne, żeby nie udziabały nas pszczółki. Szkoda, że nie gniazdo szerszenie jej wrzucamy, no bo pszczółki są pod nich pożyteczne. Jezus Maria! O co tu chodzi?
To teraz to ja się już zlękam, naprawdę. Coś dzisiaj mam pecha do wpadania na babci. Spokojnie, bez nerwów, nie denerwuj się. Dasz radę to przejść. Bierz nożyczki. Werka, aferka. Najpierw weźmiemy nożyczki stąd. I benzyna. Chociaż benzyna się nie przydała, ale weźmy. Okej, okay, nożyczki, fach. Dobra. Ul był gdzieś tam. Dobra, przechodźmy tu. Gdzie ona jest? Dobra, proszę, tam gdzieś. Ale taśma też nam się przyda. Bo taśmą będziemy mogli zakleić. A to co to jest? A, nożyk. Dobra. Nożyk też spoko. A czym otworzyć? Nożyczkami czy nożem? Otworzymy... A, nożyczkami ostatnio otworzyliśmy. To ten nóż nam jest potrzebny. Chodźmy po ul. A nie! Znowu bym ten sam błąd zrobiła. Nie możemy iść po ul. Musimy znaleźć rękawice ochronne jakieś. Werka, werka, aferka. Bez rowerka. Chodź tu, drabino. Pomożesz mi. Tylko gdzie będą rękawice teraz? Dobra, idę poszukać rękawic i zaraz zobaczymy. O! Babcia idzie tam. Ajajaj, pójdziemy tutaj. A tu byliśmy już. Ja cię kręcę. Pójdźmy tu. O, idzie babcia. Są rękawice! Dobra, jeszcze wam jedną rzecz pokażę, bo dużo osób pisało, że nie da rady wejść tutaj przez tą dziurę, zobaczcie. O tutaj, przez tą dziurę nie da rady wejść. No i macie rację, bo tutaj się nie da przez nią wejść, ale jak wejdziecie sobie tutaj do pokoju, tego różowego, puścicie drabinę, o, to wejdziecie na górę. Widzicie? No. O kurde. O, 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 o! Babcia, nie, nie możemy teraz zginąć. Nie, 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 nie. Lecimy tu. A! No, to jak chcecie wejść tam na górę na strych, to musicie wejść tutaj przez ten różowy pokoik. Czyli wyrzucić tutaj drabinę, o, w tym pokoju. Wejść na drabinę. I tadam! Jesteście na strychu! Uhuu! Powiem wam, też się trochę namęczyłam, zanim znalazłam ten sposób. No tutaj widzicie, jest zbugowane, o. Dobra, babcia jest tam, to idziemy wtedy po ul. I idziemy zająć się jej paczką. Przesyłką. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 5000 łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek z serii Scary Teacher. Drobino! A tutaj też był ul, nie? Tak sprawdzaliśmy i tutaj też jakoś gdzieś był. Na tym drzewie jakimś. Tu na jakimś drzewie był ul. O, jest, już widzę. Nie na tym, tylko na tym. O. Dobra, mamy rękawice ochronne, więc... O. Woohoo! Teraz nas nie zaatakują pszczółki. No chyba, że to jest rój szerszeni, no nigdy nie wiadomo. O nie, kudeczka, jak ja teraz wejdę? Otwórz! Kurier! Kurier z paczką! Zamawiała pani ul, nie? No dobra, no to już... To wejdę oknem! Nie, to nie. Dobra, szybka akcja. Nożyczki. Ciach. Ul. Ciach. Taśma. Ciach. Benzyna. Nie, trzeba ładnie postawić. A... Oj, benzyna. Benzyna trochę poleciała, ale... Chodź tu, benzyna. Rzucimy cię tak dobrze. Dobra. Ja muszę stąd iść. Uciekamy, uciekamy.
Ja nie potrafię grać na pianinie. Napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś potrafi. Zobaczmy, co się stanie teraz. I co masz w tej paczuszce, babciu? Pszczółki, bzilki! O, patrzcie, jaka napuchnięta, jak ją pożądliwo. Oj, biedna babcia.